Cześć, witajcie moi drodzy widzowie i górnicy. Kłania się wam oczywiście Kryptosztygar Baksik. Dziś odwiedziłem kopalnię u inwestora. Po 2,5 miesiącach oczywiście niemożności przyjechania przez epidemię. No powiem tak, sprzęt wszystko działa. Wymagał oczywiście całkowitego wyczyszczenia, bo niestety po 2,5 miesiącach no to kurzu wszędzie się nazbierało. Udało mi się to wszystko dziś doprowadzić ponownie do pełnej perfekcji. Wszystkie koparki zostały oczywiście wyczyszczone. Od nowa wszystkie przeglądy karty i oczywiście tutaj mamy na dole upminery. Tak, proszę, tutaj sobie pracują inwestora upminery, tutaj pracują moje upminery Z9. Tu również jest Z9 moja. Tutaj jest kopareczka Andrzeja, mojego tutaj górnika i przyjaciela. Pozdrawiam cię Andrzeju. Jest, pracuje, to cała jest w idealnym stanie, ładnie wszystkie wentylatory pracują w kartach. Tak jak widzisz, jest koparka w dobrych rękach, prawda, tutaj zadbana. Tu są koparki, prezentują się inwestora. Jak najbardziej wszystkie funkcjonują. Jedna była troszeczkę, coś nie chciała uruchomić się, ale oczywiście moja tu ręka fachowa do niej się dostała i od nowa ruszyła, pracuje bez żadnego problemu. Tu mam kolejną koparkę inwestora, a tu są koparki upminery inwestora, tak jak widzicie. I stoją tutaj i pracują sobie A9 Z Masterki. Tam na końcu jest L3 Plus moja, a tu jest jeszcze inwestora A9 Z Master. Więc w tym pomieszczeniu, powiem wam, no, potencjał sprzętu jest tak no, rozsądnie poustawiany, żeby był całkowicie sprzęt w dobrych warunkach mógł pracować. Teraz przejdziemy szybko do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, tak jak widzicie. No tu jest sprzęt przede wszystkim inwestora. Mamy 3 koparki GPU inwestora, są tutaj poustawiane na górze Radeony, na XFX-a w kartach. Tutaj są z kolokacji górnika Rafała, pozdrawiam cię Rafale. Są tutaj, pracują twoje 2 upminery A9 Z Master i VC Glicon. I tutaj inwestora Z9 Mini, tak jak widać. A tu na dole pracują moje upminery A9 Z Master, S9 i Z9 Mini, 2 sztuki pracują moje. Tak jak widać, są w pełni przegląd zrobiony, przeczyszczone wszystko sprężarką, każda koparka od nowa, odnowiona, posprzątane w pomieszczeniu, bo było tego kurzu, nie powiem, że nie było, bo było, ale wszystko wróciło do normy. Tu jest koparka górnika Michała, pozdrawiam cię Michale. No jest cała, prawda, podłączona, uruchomione, wszystko jest wyczyszczone, przegląd cały zrobiłem tej kopareczki również twojej, więc no pracuje w pełni bez żadnych problemów. Oczywiście wszystkie wentylatory, wszystko funkcjonują. No i na dole mamy tu koparkę inwestora również, kolejną na XFX-a w startach. No jest tak samo przegląd pełny zrobiony, oczyszczona, do tam jeden wentylator coś w karcie zaczął szwankować, no to udało mi się to rozebrać, przeczyścić, przesmarować. Na razie jeszcze będą funkcjonowały przynajmniej ten jeden wentylator i karty w pełni pracują, wszystko jest ok. No mam nadzieję, że wytrzymają ten okres letni, bo oczywiście no, najgorsze dla tego sprzętu to jest oczywiście okres letni, no bo tu ta ciepłota, nadwyżka tego ciepła jest dość odczuwalna. Powiem wam, że jak się tu wchodzi, no to jest mocno ciepło, bo oczywiście no, wentylacja cały czas u góry pracuje nam. Mamy tutaj rury wyciągowe, tak jak widzicie, o, są takie systemy wyciągania powietrza, plus założone w oknach tutaj mamy takie filtry. No nawet już dziś nie zdążyłem wymienić, ale przy następnym przyjeździe wymienię nowe wkłady tych filtrów, bo już oczywiście dość sporo tego naszło na te filtry, ale no razie jeszcze aż tak źle nie jest, więc oczywiście będzie to wymienione przy kolejnym przyjeździe moim. Przejdziemy teraz do następnego pomieszczenia, ostatniego. Tu mamy takie pomieszczenie największe, że tu mamy przede wszystkim koparki oczywiście postawione na górze C
są inwestora, XFX karty, koparka. Tu mam górnika Jacka, pozdrawiam Cię Jacku, w kolokacji kopareczka i na EVGA karta 1070 GTX plus oczywiście Ryzen. I tam znowu są inwestora koparki na górze postawione wszystkie Radeon XFX i Gigabyte'a, a tu na dole są koparki inwestora. Moi drodzy, tu są Z9 mini, tak jak widzicie, Atmajnerki, a tutaj mamy znowu w tym pilarze postawione koparki inwestora, tutaj na Gigabyte'a i Szafira kartach. No wszystkie tutaj są te dwie na dole, wszystko pracują, a ta trzecia na górze musiałem ją wyłączyć ze względu tego, że coś się stało z Hive'em i nie mogę go wgrać tu na miejscu, więc oczywiście przy następnym przyjeździe poradzę sobie z tym problemem, bo przygotuję sobie już dysk odpowiednio, wszystko, żeby pracowała. Na razie ona jedna będzie wyłączona, no oczywiście będzie tam może tydzień, dwa, na czym tu przyjadę, to będzie dopiero znowu na nowo uruchomiona. Moi drodzy, tutaj mamy na dole nie górnika, tylko inwestora koparkę Z9, a tu mamy, moi drodzy, w kolokacji akurat górnika Dawida, pozdrawiam Cię Dawidzie, na szafirach koparka i tu też jest jeszcze jakaś koparka tam wstawiona, więc no działają wszystkie kopareczki, jak najbardziej funkcjonują, wszystko jest no wyczyszczone, porobione należycie, żeby oczywiście i sprawnie wszystko funkcjonowało i bezpiecznie dla każdego mogło kopać i pracować. Tak jak widzicie, wszystkie wentylatory, no oczywiście wszystko funkcjonuje. Szafiry, no to jak z Wami wiemy, jedna z najlepszych kart oczywiście do miningu, to MSI Gaming X również w takiej klasy półka kart, więc jak najbardziej te karty najlepiej się sprawują oczywiście w miningu i w kolokacjach w różnych warunkach. No tutaj Gigabyte'a karty, no przegląd cały zrobiony, wyczyszczone, no to jest wszystko w porządku. Tu również Gigabyte'a, wszystkie działają w porządku. Więc moi drodzy, tu jest moje całe stanowisko dowodzenia, na którym pracuję i wszystko steruję w razie, jak jestem tutaj na miejscu, patrzę co się dzieje, jak tam się ten zachowuje. Więc mamy wszystko przeczyszczone, doprowadzone do funkcjonowania po 2,5 miesiąca nie bycia tutaj na miejscu, bo no oczywiście ze względu koronawirusa nie mogłem tutaj się pojawić, ale już teraz nadrobiłem te wszystkie zaległości i sprzęt jest wszystko już wyczyszczony, przekonserwowany i przygotowany na okres następnych paru miesięcy pracy, okresu letniego. Mam nadzieję, że wszystko będzie się toczyło pozytywnie, dobrze i bezpiecznie w tej kolokacji. Więc moi drodzy, sprzęt pracuje, tak jak widzicie, system wentylacji tutaj też jest załączony cały czas, już podjadę, o, jest na górze system wyciągów, tak jak widzicie, podwójne są systemy rur i tutaj mamy jeszcze oczywiście oknie wyciąg dodatkowy, że cały czas powietrze to ciepłe jest wyrzucane dalej na zewnątrz, więc jest wszystko na razie w porządku, bezpiecznie funkcjonujące i pracujące. Wszystkie tutaj pomieszczenia zostały przeczyszczone, posprzątane, oczywiście z kurzu i z jakiegoś tam, prawda, pyłu, który się tutaj też nagromadził, ale to wszystko już działa, funkcjonuje, jest jak najbardziej w porządku, więc moja całodzienna wizyta tutaj w kolokacji u inwestora, no i w kopalni jego, jest już w sumie zamknięta, więc tutaj taki materiał właśnie poglądowy chciałem Wam przedstawić. Co dzisiaj robiłem, w niedzielny, piękny dzień. Wy pewnie sobie odpoczywaliście tam, oglądaliście coś tam na YouTubie, a ja oczywiście, no nie ma tutaj żadnych sentymentów. Praca, praca i jeszcze raz praca, bo wszystkim trzeba oczywiście zapewnić komfort pracy tego sprzętu jak najlepiej, żeby pracował i zarabiał dla Was, prawda, moi drodzy górnicy. Więc będę już kończył ten materiał z mojej wizyty tutaj w kopalni. Zapraszam do oglądania później kolejnych i oczywiście ktoś, kto jest chętny do jakiejś tam pomocy, to zapraszam Was do kontaktu foxbaxi40@gmail.com i oczywiście w komentarzach pod materiałem lub oczywiście w naszej grupie tam Foxbaxi Gacy Wios na naszym Facebooku. Zapraszam do Was do kontaktu.
Pozdrawiam Was, moi drodzy widzowie, z takiego krótkiego materiału. Będę już go, prawda, tutaj chciał skończyć. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego materiału. Na razie, hej, hej!